Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zbieramy kamienie u Adriana, który właśnie ma wykopki ziemniaków, więc postanowiłem wam co nieco nagrać. Ziemniak na skrobie, wydajność nie wiem jaka, ale pewnie ponad 50 ton z tego co widać. Jeździ około 3-3,5 na godzinę. No i kopią z przerwami, znaczy kilka dni kopią, później trochę przerwy z tego względu, że zakład mogą dostarczyć do zakładu maksymalnie jedną ciężarówkę dziennie. No i tak kopią w miarę na bieżąco, żeby akurat to wszystko sukcesywnie dostarczać. No zostało im jeszcze sporo. Mówi, że do 25 listopada powinni się obrobić. Temperatury na razie są w porządku, więc nic się na razie z ziemniakiem nie dzieje. No i ziemniaki są odwożone na podwórko, sypane na płytę. Może później pojadę, to wam pokażę jak to wygląda. No i Adrian ma do kopania Grimę SS140, widzicie, z zadaszeniem tutaj dla pracowników na stole przebierczym. Jednorzędowe. Case Farmal 95U. Ma chyba coś koło 100 koni. Zobaczcie ziemniaczków, troszkę jest, wyrzucimy mu to. Jedziemy, zobaczymy do zbiornika. No zobaczcie jaki piękny towar. Byki. Odmiana karas. Kuras. 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 Kuras? Odmiana kuras. Jak się okazuje jednak. Nie ma asa na kurasa. Tak, nie ma asa na kurasa. Thank you.
do odwozu są tak, zestaw przyczep szczepionych ze sobą oraz jeszcze jest naczepa z wózkiem doli połączona. Jak widzicie, nie ma pustych przelotów. Na tej przyczepie już też trochę jest, także zaraz pewnie będzie zapełniona. Zbiornik już się podnosi. I zestaw można powiedzieć, że jest pełny. Tu jeszcze trochę by weszło, ale nie za dużo. No a ta już jest pełniutka. Zaraz jeszcze wam spróbuję pokazać wysyp kamieni. Chociaż chyba jest z tamtej strony. Nie, z tej będzie. Widzicie, taki mniej więcej zbiornik ma na kamienie. Kamień głównie drobny. No ale sporo już się tego nazbierało tutaj. No i tu jest pronarka. T672 przez 1. 10 ton. To jest rosyjska przyczepa, którą odwozimy zawsze kamienie. No i na nią też 10 ton na pewno wchodzi. My sypaliśmy 4-5 zbiorników kamieni, ale nie z tego względu, że tyle wchodziło, tylko żeby jej nie przeciążyć, bo miejsce jeszcze było. Zaraz może nadjedzie ta naczepa z wózkiem doli, też wam pokażę, jak wygląda cała aluminiowa. No i właśnie przyjechał John Deere 6620 i wywrotka z wózkiem doli, aluminiowa, GTB na alu, na dwóch osiach. Idę pomóc przypiąć przyczepy do odjazdu. No i zestaw gotowy, odjeżdża do sypania. Thank you.
Wam pokażę tą naczepę na wózku doli. Nie jest jakaś tam duża, jak od ciężarówki, no ale trochę towaru na nią wchodzi. Chyba nie zamknięta klapa jest. I zbiornik wysypany, nie był tak na maksa pełny, ale i tak sporo zajął na tej naczepie. Myślę, że około 10 zbiorników tutaj wejdzie spokojnie, takich jak ten. Rządek kamienia się robi. Kamień oczywiście też będzie na sprzedaż szedł. No i jestem na placu, gdzie ten właśnie ziemniak jest rozładowywany. No widzicie, kupa spora, podgarniana ładowarką. Kolejna przyczepa pełna ziemniaka. No i to wszystko właśnie, te ziemniaki trafią do zakładu przetwórczego w Łomży. Wszystko na skrobie. Kaliber, jak widać, nie ma za dużo drobnego.
wszystko nagrałem, także się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.